Witam wszystkich widzów na kanale akwariumsklep.pl. Najpierw chciałbym podziękować wszystkim subskrybentom za subskrypcję kanału. Bohaterem filmiku jest kolejna z modnych i lubianych ryb akwariowych, którą można kupić prawie w każdym sklepie zoologicznym, drobnoustek czerwony lub drobnoustek purpurowy, Nanostochromus mortenhallery. To są małe, wesołe, ruchliwe i bardzo łagodne rybki z rodziny smukliniowatych, które wnoszą radość do każdego akwarium, co sprawia, że są bardzo popularne zarówno wśród początkujących, jak i doświadczonych akwarystów. Na początku jednak chciałbym zachęcić do subskrypcji kanału, wcisnięciu dzwonka i wystawieniu komentarza. Pomimo 30-letniego doświadczenia w branży akwarystycznej, to w dalszym ciągu zachęca i motywuje mnie do dalszej pracy, celem którego jest rozpowszechnienie miłości do akwarystyki. Drobnoustki czerwone pochodzą z Ameryki Południowej. Jest gatunkiem endemicznym, zamieszkującym płytkie w prawie stojącej dopływy rozlewiska, kanały, małe strumienie, mokradła, zwłaszcza na obszarach z gęstą roślinnością, dużą ilością zatopionych fragmentów drzew i grubą warstwą opadłych liści w górnym i środkowym biegu rzeki Rio Nanay. Po raz pierwszy gatunek opisał Eigeman w 1909 roku. Początkujący akwaryści mogą zwrócić uwagę na ten gatunek, ponieważ drobnoustki czerwone są rybkami niewymagającymi i wytrzymałymi, pod warunkiem, że parametry wody w akwarium będą stabilne. Drobnoustki czerwone to są małe, słodkowodne rybki lawicowe, więc w akwarium powinny być trzymane w grupach od 10 do 12 osobników. Samce są w stosunku do siebie agresywne, dlatego powinno być ich powyżej 4, aby agresja rozłożyła się na kilka rywalów. W stosunku do innych gatunków nie są agresywne. Warto zaznaczyć, że w większej grupie drobnoustki czerwone nie tylko prezentują się ciekawie, stają się spokojniejsze, odważniejsze, ale także mniej płochliwe, ładnie wyglądają i pokazują bardziej naturalne zachowania. Na jedną rybę potrzebujemy od 3 litrów, więc akwarium dla 10 rybek powinien być powyżej 40 litrów. W akwariach dorastają do 2,5-3 cm. Płodność osiągają w wieku 7-9 miesięcy. Żyją do 3-4 lat. Drobnoustki czerwone mają podłużne, torpetowate, boczne spłaszczone ciało z ciemno-oliwkowo-brązowym grzbietem, trzema ciemnymi brązowo-czarnymi pręgami. Dwa górne ciągną się od pyska do płetwy ogonowej, natomiast dolne od podgardla do płetwy odbytowej. Ciało między paskami ubarwione na czerwono. Otwór gębowy mały i wąski. Płetwa ogonowa i odbytowa pomarańczowo-czerwone. W czasie nocnego spoczynku i w ciemnościach drobnoustki czerwone zmieniają obarwienie. Rozróżnienie płci jest łatwe. Samice są masywniejsze i słabiej ubarwione. Samce natomiast intensywnie ubarwione i mają białą plamkę na płetwie grzbietowej. Preferują akwaria z gęstą roślinnością i korzeniami, przypominające ich naturalne siedlisko. Światło powinno być rozproszone, najlepiej przez pływające rośliny. W akwarium powinny się znajdować kawałki drewna, korzenie i liście uwalniające do wody niezbędne dla zdrowia ryb garniki. Wskazane jest dodawanie do wody ekstratu torfowego. Są bardzo wrażliwe na wahania chemiczne parametrów wody i powinny być wprowadzone do ustabilizowanego akwarium. W akwarium potrzebna filtracja i aeracja wody z tygodniową podmianą do 25-30%. Optymalne parametry wody: temperatura 22-26, pH od 4,5 do 7, GH od 2 do 10.
naturalnym środowisku drobnoustki czerwone odżywiają się najmniejszymi bezkręgowcami i zooplanktonem. Rybach można karmić drobną ochotką, rurecznikiem, bodzeniem, ocznikiem i artemią. Potrzebne będą i pokarmy pochodzenia roślinnego ze spiruliną. Można karmić jak żywymi, tak i mrożonymi i suchymi pokarmami. Warto również zaznaczyć, że rybki lepiej rosną, kiedy dostają pokarmy żywe lub mrożone. Rybek trzeba karmić 2-3 razy dziennie w małych porcjach. Drobnoustki czerwone są łagodnie usposobione rybki, więc można ich trzymać jak w akwarium gatunkowym, tak i w akwarium towarzyskim z rybkami o podobnych rozmiarach i wymaganiach środowiskowych, na przykład z neonami, bystrzykami, kiliskami, razborami, z małymi pielęgniczkami itd. Nie poleca się natomiast trzymać ich z wielonkami, z rybkami drapieżnymi, dużymi pielęgnicami, z pielęgnicami z jezior Malawi i Tanganyika. Rozmnażanie. Rozmnażanie drobnoustek czerwonych jest łatwe pod warunkiem, że ryby są w dobrej kondycji. Często w odpowiednich warunkach tarło następuje spontanicznie, bez dodatkowej stymulacji. Są zdolne do tarła w ogólnym akwarium. Zbiornik tarliskowy powinien mieć około 20 litrów. Na dno trzeba umieścić siatkę, żeby rodzice nie mieli dostępu do ikry. Do tarliska wrzucamy mech jawaski w takiej ilości, żeby część zbiornika została wolna. Potrzebna aeracja i ogrzewanie wody. Wodę przygotowujemy w proporcjach 1:2, raz po filtrze obróconej osmozy do 2 z akwarium. Parametry wody. Temperatura 25-27, pH od 6,2 do 6,5, GH od 2 do 3. Dodajemy napar z szyszek olchowych tak, żeby woda stała koloru jasnej herbaty. Tak przygotowaną wodę trzymamy bez rybek 2-3 dni. Przed planowanym tarłem rodziców rozdzielamy i trzymamy osobno około 2 tygodni. Karmimy żywymi lub mrożonymi pokarmami. Pod koniec drugiego tygodnia samce robią się jaskrawsze i intensywnie obarwione, a samiczki nabierają ikrę i stanowią się wyraźnie grubsze. Lepszy efekt uzyskamy przy stadnym rozmnażaniu proporcji 1:2. Tarlaków przenosimy wieczorem do zbiornika tarliskowego. Do tarla dochodzi zazwyczaj o poranku następnego dnia. Tarlo odbywa się partiami. Podczas tarla jedna samica składa około 150-200 jaj. Po tarle rodziców przenosimy do innego zbiornika, a do wody dodajemy blankiet metalowy tak, żeby woda miała jasno-niebieski odcień. Akwarium z ikrą przykrywamy ręcznikiem, ponieważ ikra jest wrażliwa na światło. Wylęk następuje po 2 dniach, a na rybek zaczyna pływać na 3-4 dzień. Na rybek drobny pokarm startowy to pierwotniak pantofelek. Do akwarium wkładamy filtr, który czyści wodę, ale nie zasysa na rybku. W pierwszym tygodniu oświetlenie powinno być włączone przez całą dobę. Na rybek rośnie szybko. Karmić rybek trzeba często, około 5-6 razy dziennie. Bardzo ważne, żeby pokarm dla narybków był dostępny cały czas w małych ilościach. Woda w akwarium z narybkiem powinna być zawsze czysta. Potrzebne są ciągle drobne podmiany. Zachęcam obejrzeć filmik Obowiązki akwarysty sprzątania, w którym pokazuję, jak ja to robię w akwarium z narybkiem. Na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawiać pod filmikiem. Kto jeszcze nie subskrybuje kanał, to ponownie zachęcam do subskrypcji. Dziękuję bardzo. Miłego oglądania. Do widzenia.